Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fumeber, a to jest kolejny odcinek z gry The Long Dark. Ze dźwięków wnioskuję, że znajdujemy się w tamie. Ale nie wiem kuźwa jakim cudem, bo mi się zdawało, że ostatnim razem utłuchliśmy jelenia i poszliśmy do naszego domku nad Jeziorem Tajemnic, bo tak trzeba było. Bo tam blisko domku żeśmy tego jelenia żeśmy zatłukli. I cholera, teraz zgłupiałem, bo nie wiem dlaczego jesteśmy w tamie. Tak czy jak jest jeszcze noc. Nie mamy za dużo, 36 drewna. Skończyła nam się jedna siekiera, ale to już dawno temu. Dwie strzały nam się połamały, no i jedną straciliśmy, nie? To sobie zbierzemy, bo to już nawet nie można tego naprawić. A, dobra, bo to już dzień wstaje. O! Okej. No tu chyba coś kolejnego kroiłem po prostu, nie wiem. To raczej nie tutaj. Nie wiem, czy nie mieliśmy... Znaczy, no bo nam się mięso kończy, z tego co widzę, to albo mieliśmy nosić drewno. Kuźwa, za nisko zszedłem, to fakt. Albo mieliśmy nosić drewno, a tu jest wyjście przecież. Do naszego domku. Albo ja nie wiem. 87, 35. Czy jest jakieś drewno? Znaczy nie drewno, tylko czy zostało jakieś mięso przy naszym piecu? No to jest dosyć dziwne. Albo mieliśmy znowu iść polować? Kurde, ja już nie wiem, może, albo że nas cofnęło? Nie, no ale... The fuck? Ile mamy dni przeżytych? 147, to by się zgadzało. Dobra, jest tu jakieś mięso. Nawet sporo. Czyli mieliśmy... chyba nosić jednak to drewno sobie do domku. Zjedzmy tą resztkę. I weźmy drugie. 111 kalorii? Dobra, to teraz zjemy. Gdzie to jest? Tutaj. Ciach. I ponownie, okej. Okay. 1000. Zostało nam 5 kawałków. Trochę wody. Ile mamy wody? Nie za wiele, więc sobie weźmiemy. No i ważymy 41 kilo. Z niewielką ilością drewna tak naprawdę. Złomia tutaj mogę zostawić. Ale tkaniny i pióro muszę zabrać. Ja nie wiem, kurde, to... no drewno 9 kilo, nie? Ale... dosyć ciężkie jest, nie? To tak, że trochę by to potrwało, zanim my to przeniesiemy tam. Natomiast, słuchajcie, tak sobie liczyłem w wolnym czasie. Te nasze... znaczy ten mój... moją obawę o to, że zabraknie mi drewna. Prawdopodobnie to się nie wydarzy, z uwagi na to, że mam jeszcze w zapasie siekierę zostawioną na pewno jedną w regionie przybrzeżna autostrada, o ile nie więcej. W warsztacie tam rzeczy trochę zostawiłem, nie pamiętam jakich. Musiałbym zerknąć po prostu w jeden z materiałów, w których opuszczałem tamten rejon, zostawiając tam właśnie te rzeczy. Złom. A mogę tu włożyć, dobra. A czemu tutaj tą piłą dałem? Bo w sumie...
to jest miejsce. Bo ja tu chyba siekierę wyciągnąłem, czy coś, nie wiem o co tu chodzi, ale... Tu jest miejsce. Dobra, jelita na razie zostawiamy. Zrobimy jeden kurs sobie z drewnem. Chociaż tam trochę drewna mamy. No, więc liczyłem, słuchajcie, tak, że 8 kawałków drewna mniej więcej schodzi na jedno palenie ryb. Ja tutaj mówię teraz o rybach. Albo mięsie, no nie? No takiego jednego jelenia, gdybym utuł, no to powiedzmy, że 8 takich kawałków drewna tego jakby odzyskanego, nie tego fajnego, tych drewien, które dają tam po godzinę, tylko no z odzysku drewno. To jest, schodzi 8 na jedno palenie. Nie? Osiem na jedno palenie. Tam znowu jeleń jest. Jedną siekierą pełną, taką do 100%, możemy ściąć, czy zebrać około 200 drewna, tak wnioskuję, bo jedną siekierę, tą co miałem na 70 parę procent, chyba, bodajże, zebraliśmy 150, nie? Więc tak wnioskuję, że powiedzmy na 100% powiedzmy uzbieramy 200 drewna. A takich siekier ja mam 4 albo 5 w domu. Nie wszystkie są na 100% oczywiście, tylko moja ta porządna jest na 100% jedna. Natomiast mam chyba, z tego co pamiętam, aż 8 osełek. Czyli łącznie to mi tam dawało 14, że mamy siekier, czy nie, 12. Około 12 siekier pełnych. No może nie całe. Więc jest to bardzo dużo. I to mi dawało chyba możliwość palenia przez 300 dni, non-stop, dzień w dzień, po 8 właśnie kawałków drewna, nie? Jakoś to tak wyliczyłem. A codziennie palić ja nie palę w kominku ani w piecu. No więc wydaje mi się, że wystarczy nam na te 500, żeby dożyć do tych 500 dni, nie? Bo tu już mamy 150, brakuje nam 350, a skoro mamy drewna na 300, to myślę, że te 50 już damy radę. Nie wiem, czemu ten jeleń tutaj uciekał. A, bo tutaj wilk jest, dobra. Ale tu będzie akcja. O, dwa jelenie nawet, słuchajcie. Tu będzie akcja, dlatego że jak wilk skończy z królikiem, tylko o ile te jelenie nie uciekną. Jak wilk skończy z jeleniem, to się rzuci na jelenie. Kolejnego królika dorwał. Był bliżej, nie? Jakby nie patrzeć. A jelenie tu uciekają w moją stronę. No mógłbym go teraz, kurde, ustrzelić z łuku bardzo łatwo, ale nie to jest naszą dzisiejszą misją. Zresztą w tym miejscu ustrzelenie go i zabranie byłoby jednoznaczne z dostaniem w pierdzielu od wilka, nie? Bo albo ten by nas zaatakował, bo by wyczuł na kilometr, albo idąc do naszego domu dostalibyśmy w pierdziel, nie? Bo tutaj też czasem wilki się pojawiają. Właśnie ostatnio strasznie dużo się ich zrobiło. Chyba dlatego, że za dobrze mi idzie, za długo jakby nie miałem starcia z żadnym wilkiem i może dlatego to one tak się spawnią, nie wiem. W każdym razie na razie zanosimy drewno. Nie wiem, ile takich kursów uda nam się zrobić. 2, maksymalnie 3. Strasznie woda szybko spada, nie wiem dlaczego. Nie? No dobra, mamy jej dużo, to się napijmy. Kawy nie będę marnował, bo szkoda. No takie zwykłe noszenie tutaj, chodzenie po naszym regionie jednym. Natomiast trzeba będzie pomyśleć nad pójściem wreszcie na do Milton, przynieść tą całą resztę rzeczy.
I nie wiem, czy nie zrobimy tego dnia następnego, chociaż nie mamy tyle, na tyle mięsa. Bo nie możemy, to jest głupie, że trzech kawałków nie mogę nieść, bo nagle już śmierdzę. A dwa kawałki jak niosę, to jest dobrze, nie? Ale no, do jutra nie przetrwamy, nie? Chyba, żebym teraz jeszcze poszedł. Zostawił tutaj to drewno, zrzucił. Ale nie, bo mi już nam zmęczenie idzie, to kawy nie mamy w ogóle. A... No i tak, tu jest wilk. No ale to, on nawet jak się nam nie zainteresuje, to możemy go jakby przebiec. To nie problem. Natomiast problemem jest to, że no on tutaj jest, więc będzie nam utrudniał. A torami też nie możemy iść, bo tam ostatnio jak szedłem, to były dwa znowu wilki, nie? Wtedy jak opatroszyłem tam z, jelenia. Także cholera, nie wiem, kurde. Czy może ten, spróbować ustrzelić jednego, no ale to wiecie, jak to się zazwyczaj kończy. Poszarpaniem moich biednych ciuchów, kurde. No dobra, zobaczymy. W takim razie trzeba będzie po prostu jeszcze jednego jelenia sobie ustrzelić. Przy tamie na przykład. Tam, gdzie one się kręcą właśnie. I przy okazji pieczenia mięsa ugotuję kawę, nie? Tak z 10 to przynajmniej bym potrzebował. Tak na wszelki wypadek, nie? No i tak się, słuchajcie, toczy życie tutaj, nie? Tak tutaj się właśnie toczy życie. Tam mamy jelenia. No bo tamto mięso nie chcę trochę zostawiać. Nie, to ta flaga chyba tak szepocze, ale kurde, był odgłos, jakby co najmniej tutaj niedźwiedź szedł, nie? Jakieś takie sapanie. Tutaj się kurde nigdy niedźwiedź nigdy nie zapuszczał. To by było coś nowego, fenomen. Dobra, czy tu jest wilk, który zaatakuje ewentualnie tego jelenia? Tak nieraz było, nie? Tu blisko podchodził wilk. Mamy tu znowu te kawałki drewna. Dobrze byłoby je znowu ściąć. Póki są. Schowamy broń, żeby się nic nie stało. Jeleń pobiegł, więc wilka raczej nie ma. Te podpałki trochę bezsensownie tutaj, kurde, nam się zbierają. Tu wyżej gdzieś jeszcze powinien być jeden, tam jest. Jeleń jest naszym protection. Nawet gdyby był wilk, to pierwsze co to się rzuci na jelenia. A nie na nas. Dobra, lecimy do domu. Dzisiejszego dnia to raczej już tylko wrócimy do tamy i nic więcej. Nie zrobimy drugiego kursu. Z powrotem tutaj do domu. Zresztą nie ma sensu tutaj przychodzić. Bo tam mamy mięso, więc lepiej tam sobie nocować. No i generalnie plan jest taki, żeby całe drewno, jakie tylko da się uzyskać z tamy, bo to jest jakby największe miejsce, gdzie można pozyskać to drewno, no to całe drewno stamtąd wynieść właśnie i przynieść tutaj. Oczywiście ja to muszę robić sukcesywnie, to też nie mogę tak, kurczę, że wszystko naraz ja tam się rzucam i kroję, nie? Jak na potęgę, jak głupi. No właśnie, tutaj część tych narzędzi musimy wynieść. Ale coś ja myślałem, żeby część zostawić. Nie wiem dlaczego, nie pamiętam już. Tutaj nie mogę przewijać, bo tu jest, nie ma nic więcej. I tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Tu nie było żadnej, nie. 6, 7, 8, nie? Mamy 8 osełek. Ale czemu ja chciałem zostawić jedne narzędzia tutaj? Nie wiem, dobra, najwyżej tak zrobimy, ale... Nie pamiętam. Czemu tak chciałem zrobić? Otwieracze, coś tam, dobra. Idziemy na górę zrzucić drewno i spadamy stąd. Bierzemy te narzędzia i wynosimy do tamy z powrotem. No, także tutaj jest masakrycznie dużo drewna, nie? Już mamy. To nam wystarczy na oko, nie? Na chwilę obecną. Wystarczy nam na 50 dni, no ja myślę, nie? Biorąc pod uwagę, że ja codziennie właśnie nie palę, nie? Okej, okay, no ale nie bardzo się odciążyliśmy. Co mi tu, kurde, jeszcze... Tkaninę tu damy radę wcisnąć? Damy radę. Na dole muszę pióro zostawić i te złamane strzały. Kurde, co mi to tyle waży? To jest kitu, przecież nie mam strzelby. Jakbym nie miał picia i... mięsa, no to 2 kilo jedynie zyskujemy, to ja nie wiem. Ta łodyga tutaj też trochę waży, 3 kilo. Ale... No tu jej całej nie włożę, tutaj z kłaścią całą na ziemię to też tak do dupy będzie. Tutaj jest jakieś miejsce, nie ma. Dobra, wrzućmy tutaj ile się da, nie? Bo troszeczkę faktycznie to jednak mnie dociąża. Nie mogę. To tyle ile mogę przenieść. 34, zawsze to już coś, nie? No, połowa, kurde. Dobra. Coś jeszcze miałem? Pióro. A i strzały. Chyba na samym dole było, tak. Więc tak, pióro. Mamy 10 piór. Plus 2 złamane strzały. Nimi zajmiemy się w późniejszym etapie. Weźmy sobie kolejne strzały. Będzie jeszcze jedna, bo one aż tak dużo nie ważą. Nasz łuk, w sumie używamy tego lepszego, więc w sumie ten też możemy odłożyć, bo to jest pół kilo. I tak, bo tutaj, aha, bo ta siekiera nam się kończy. Tu jest siekiera, która ma 75. Moja siekiera jest tutaj, dobra. No dobra, narzędziami się później dociążymy. Musimy zabrać siekiery tam. Do tamy. Tak, te trzy. I tak, żebym ja miał jeszcze orientację tutaj, czy coś zostaje. Jedna jeszcze tutaj jest, więc niech ona zostanie. Może weźmiemy te trzy osełki. Tam. Jeszcze. A te 5 zostawimy tutaj. I dociążymy się narzędziami. Już jesteśmy dociążeni. Przeciążeni. Chociaż nieznacznie. Nie to chciałem. Bo to mogę tutaj sobie rozebrać. Nie? Czynności zbierz. No wtedy mam złom po prostu. Więc te otwieracze to ja sobie tutaj pozostawiam. Bo to w łatwy sposób, nie idąc do tamy, będę miał... Nie wiem, gdzie to zostawić. Damy tutaj. Są otwieracze. Tak jest. Dobra. No i mówię, nie wiem czemu pamiętam, że miałem jedne narzędzia sobie tutaj zostawić. Ale na wszelki wypadek, dobra, faktycznie niech będzie, zostawmy sobie te cięższe.
lampy, no nie biorę, nie biorę. Chociaż tam, no faktycznie w tej... A czy mamy drugą lampę w razie czego? To mgła się w ogóle robi. Bo ja bym, kurde, tam... Czy my tam mamy lampę? W tamie, bo kurde, nie pamiętam. O nie, matko jedyna. Mackenzie, jak ty tak szybko wyciągnąłeś tę broń? Jakiś skrót klawiszowy musi być, ale nawet nie wiem jaki. Jest tu jeszcze jedna lampa. Tam nie mam lampy, dobra, weźmiemy ją. Bo tam jednak jak jest ciemno, to warto sobie pochodzić. Tylko, że... Nie jest napełniona. Sporo paliwa mamy tutaj, tylko że... A, dobra, już... Z czasem się przyniesie to paliwo. Jak na razie Gerary Hill, idziemy tam, do naszej tamy z powrotem, bo tam mamy mięso. Bo się robi mgła dosyć ostra. I będzie kiepska widoczność. I jutro będzie trzeba chyba już powoli się rozglądać za polowaniem na kolejnego jelenia. Zostawimy te wszystkie siekiery tam. Osełki, narzędzia. A drewno będę musiał wyciągnąć jednak chyba z tej szafki i położyć na ziemię. Bo ono tam tą całą szafkę zawaliło, jedną. Chociaż szafek tam nie brakuje, można do innej włożyć, nie? Dobra, to tak zrobimy, no, chyba. A narzędzia sobie zostawię tutaj przy wejściu. Żeby już było wszystko w jednym miejscu, tak. Dobra, wilka ominęliśmy, to żaden problem. Chociaż byłby problem, gdybyśmy śmierdzieli. Tak, zostawimy tam wszystko. No tak sobie myślę, że w sumie byłoby fajnie na tego jelenia tej koło domu jednak zapolować. A nie przy tamie. Bo jednak z tamy tutaj do domu, żeby dojść, to już jest kawałek. Już będziemy zmęczeni. No nie wiem, zobaczymy. Trzeba uważać, bo tutaj był wilk w tej dolinie po prawej zaraz. Co prawda łapał sobie króliki, ale... Ale jelenie jest stamtąd, wypędziliśmy. Niestety nie udało mi się darmowego mięsa mieć. No, trzeba będzie znowu posiedzieć trochę nad... wyrabianiem tych strzał. Aha. That's him. Definitely. Dobrze, że widoczność nie spada jeszcze bardziej. Jak na razie jest tak w miarę przejrzyście jeszcze, mimo że już jest taka lekka mgła. Trochę nam zmęczenie leci. Już mamy tylko połowę, czyli zaraz zacznie nam też waga spadać, którą możemy nosić. Jest on po prawej stronie tam, czyli dosyć blisko. Wolałbym, żeby był tam niżej troszeczkę, to by się mógł zainteresować wtedy jakimś kicajcem. Chyba, że spróbujemy sztuczki. Nie! Kuźwa, oddaj to. Przecież on zaraz jak to wyczuje, to dopiero by było. I tak, czy to się uda? O! Za daleko od niego. No można tymi kamieniami właśnie ponoć, kurczę, go zdezorientować. O, to są te jelenie dwa z powrotem. Kurde, ale teraz jakby on na nie zapalował, to nie, to nie.
Co się stanie, jak rzucę... A, no tak. Trzeba jeszcze trafić, to nie jest takie proste. Nie wiem, czy się kurde bawić to. Dobra, to będzie troszeczkę bliżej niego. To mnie zauważył? No sana babysz. Nie dał się nabrać skubany. A miał się dać nabrać. Ja mówię, to rzucanie tym kamieniem to jest takie... Gdybyśmy dalej faktycznie rzucali i on by miał lepszy słuch, kurde, to tak. No tak, to nie. Dobra, to po prostu on będzie nas stalkował, odprowadzał nas do tamy, nie? Na szczęście nie wieje, także damy radę. Hi. Także tutaj ja bym faktycznie skłaniał się ku bardziej częściej, nawet będziemy teraz sobie starał, będę się starał chodzić na polowanie z łukiem, bo jest bardziej efektywne, starczy na mniej więcej 3-4 dni takie jedno polowanie. No i też palenie wtedy, nie? Mniej palimy drewnem, czyli mniej potrzebujemy go, czyli mniej zużywamy siekierę, na dłużej nam to starczy wszystko. I takie tam, i takie tam. No wziąłbyś se, już odpuścił, wiesz? Zaraz tu podbiegniemy, w zasadzie już mogę biec. Przebiegniemy tylko przez siatkę, zamkniemy za sobą. I może nas smoknąć w trąbkę, kurde. Wyłączę tylko pistolet, żeby przypadkiem nie wystrzelić. Zamykam, dziękuję, do widzenia. Screw you. Całe szczęście, że on tutaj pod spodem nie może przejść, bo jest taka lekka dziurka, jakby, nie? Można by go teraz tak chyba, wydaje mi się, nawet ustrzelić, nie? Bo on tak jakoś spokojnie sobie idzie, ale... Troszeczkę mi się, tak to powiem, nie chce. Poza tym nie wiem, czy by ten, czy byśmy go zabili na hita, nie? Także...